Cześć, witajcie moi drodzy, jestem Patryk Hulk i witam was na kolejny odcinek Zagrajmy w Tomb Raider. Dzisiaj będziemy podążać za Rotem, a więc wybieramy kontynuuj zapis ostatniego bossu. Ostatnio skończyliśmy na tym, jak Lara rozmawiała przez krótkofalówkę z Rotem. Dzisiaj będziemy do niego podążać. Czy go uratujemy? Co napotka, co da nam dzisiejszy dzień? Zobaczymy. Dobrze, jeszcze chciałbym wam pokrótce pokazać obóz, jak wygląda. Widzimy umiejętności, mamy i na razie to wszystko, to jest niedostępne, czyli dobrze, mamy na razie umiejętności. Umiejętności mamy przetrwanie i głowy przetrwania. W przetrwaniu mamy kolekcję kości, już od początku instynktowcy. Sztuka przetrwania, zmysł zbieracza, kolekcjoner kości, pozyskiwanie strzał, to sobie ulepszyliśmy już w poprzednich odcinkach, tutaj jeszcze w pierwszym, jak się nie mylę, poszukiwanie naboi, też dobra umiejętność będzie, spinaczka wyczynowa, też to będziemy robić, przyda nam się, orientacja w terenie, też bardzo się przyda. Kartografia, czyli mapy. No, oczywiście dane te umiejętności będziemy otwierać. Widzimy, wymagania są potrzebne. Jeden punkt, punkciki, poziomy. Także czasem będę wam o nich opowiadał i będziemy je rozwijać na bieżąco. To jest przetrwanie. Kolejna kategoria jest głowy ulepszenia. Co tu mamy? W głowach ulepszeniach mamy pewny strzał, czyli skupiony umysł dający zabójczego strzału możliwość. Mamy maksymalna ilość amunicji, możemy powiększyć pewnie magazynek i większą ilość amunicji możemy nosić. Tak tylko ogólnikowo wam teraz to mówię, później będziemy oczywiście bardziej się w to zagłębiać. Duży udźwig, czyli będziemy mogli więcej nosić. Sztuka zabijania, likwidu wrogu z finezją, aby zrobić więcej PD. Mistrz łuku, mistrz pistoletu, mistrz karabinu, mistrz strzelby. I to by było wszystko. Bo jak... Czyli już wiecie, jakie będą tutaj bronie dostępne. No dobrze. Obóz mamy, na razie tu mamy to wszystko, resztą mamy niedostępną. Mówi Konrad Roth, kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz tak, to było ostatnio, to jest nowe przypomnienie. I lecimy dalej. Po drodze będziemy trochę eksplorować, pokażę wam, na czym polega eksploracja terenu. Tutaj w tym odcinku trochę poeksplorujemy, może oczywiście po drodze do wizji fabularnej. Jest tam ktoś? Jak widzimy, nikogo nie ma, znaczy strzałby. Ktoś leży. Aha, tu z tego czegoś nie pamiętam. Tutaj. Jakieś zejście. Chyba da się tędy przejść. Chyba tak. Wow. Cholera. Mrożące krew w żyłach, pewnie myślicie. Lecimy. I teraz się puścimy.
cokolwiek by to nie zabrzmiało. Co to za symbole? No, też nie chcę wiedzieć. Co ja wyprawiam? Ratujesz pewnie świat. O, widzimy jakieś fajne lokacje, widzę skrzyneczki. Ale o Boże. Tak, spróbujemy. To szaleństwo. O, widzimy. Co tu mamy? Ta tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. No właśnie, i też o tym chciałem wam powiedzieć. Będziemy zbierać takie różne relikty podczas tej gry. Tu widziałem też skrzyneczkę. Za otwieranie skrzyneczki mamy PD albo surowce, albo i to i to. No, lecimy dalej. Odpalić. Okay. O nie. Widzimy ala rzeźnie. Ja chcę wiedzieć, co tu się stało. O, ale już tam widzę coś, co bardzo się przyda. Larze, czyli czekan. Już nie wiedzieli, ile da. Byłaś w gorszych sytuacjach. Czekan na pewno się przyda. Chociażby do otwierania drzwi. I teraz wam to zademonstruję. Pierwsze drzwi otwarte. Lecimy dalej. Drugie drzwi otwarte. I lecimy dalej. Kanały, kanaliki. No dobrze. Teraz jak tu. Aha, drabinka, skok i do góry. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzeci, czyli niższa. Nie ma żadnego. Okej. Czy nic nie ma? Nie ma. Nie wychodzimy na zewnątrz, jakaś powód, nie? Poczekaj, sprawdzę to. Sam? Ścieżką. Czekaj trochę wspinaczki. Słyszałaś? Słyszałam. Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Też wam pokrótce ten filmik. Laro, udało ci się. Sam. Ale dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już w drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. Tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Jestem nauczycielem. Co tu się dzieje? A, wilki! Ła! Pewny strzał. Także droga do lota nam się wydłuży, widzę. Stąd pysk. Widzicie to? To było zabójczy strzał. Okej, okay. Ale widzimy, że Lara jest uwięziona. O, i reszta ekipy. Reyes! Znalazłam Larę! Także ekipa powoli nam się kompletuje. Puszczaj! Johna. Lubię tego gościa, to jego potęgę pomaga. Dobrze cię widzieć, ptaszyno. Ptaszynie. Jest taki fajny. Sam jest z wami?
Dobrze, lecimy była dalej. Była z tobą. Była tutaj, jestem człowiekiem. Okej. Okay. Tak źle. To lecimy dalej. Tak, okej. Tak, spróbujmy troszkę. Czy coś mamy? Dzienniki. Nie mogę uwierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę. Jedziemy sobie w międzyczasie poza nagraniem. Mam sobie to przeczytać. Wy też możecie, jeśli chcecie. Coś mamy. Skrzyneczka z zasobami. Wszystko jedna. Zobaczymy. Strzały. Matias. Już mi się to nie podoba. Idź pod górę i wypatruj dużej bramy. O, mogliśmy je zapolować, ale... O, mamy roślinki, też możemy zbierać tu w tej grze. Też nam dają LED. Jeśli chcecie podejrzeć lepiej coś do zebrania, polecam inteligentne. Tu widzicie, na żółto mam podkreślone. Mamy strzał i tam coś leży też na żółto. Już tam pójdę. Oto. Skrzyneczka. Okej. Dobrze, idziemy dalej. Ale strzały sobie jeszcze wezmę, bo skoro tu są, to na pewno się przydadzą. Będzie oznaczać to kłopoty. Aha, czyli coś tu będzie się robić. Już widzę. Jak załatwiony. Aha, FM, dobra. Okej, załatwiłem go. Haha. Trzeba mi było powiedzieć o wilkach, doktorku. No trzeba. Oczywiście wilki też możemy eksplorować. Też dostajemy PD. Strzały sobie wezmę, bo mam chyba dwie. Okej. Mam Matiasa. Matias, to już pamiętam. Są fascynujące. Okej. Co teraz co musimy zrobić? Bierz surowce, aby ulepszyć czekanie. Okej. Okay. Mamy coś. Słoneczna symbolika. Mamy kolejny obóz. Czyżby jakiś kult słońca? Obóz mamy. Od czego zacząć? Okej. Okay. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance. Statku, który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie na wschód od Japonii. Dobrze, Lara. To miejsce jest niesamowite. Nie możemy jeszcze nic odbywać. Rozbitkowie zaczęli czcić starojapońską bobinę słońca. No może ja sobie pomogę trochę inteligentnym. Tam coś jest. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Zadziała. Potrzebuję tylko trochę więcej. Aha, nie. Ach ty. No co jest? Okej. Okay. Oczywiście. Mam skrzyneczkę. O, wilka działa. Oczywiście odwróć się. Dobra, to powinno wystarczyć. Zobaczmy, czy teraz mogę naprawić czekam. Okej, ale jeszcze sobie tu podsplorujemy, zanim polecimy, idziemy dalej. Tu nic nie mamy. A, już nic nie mamy, jakiej rodzaju. Czy może iść do... Tak. Musimy naprawić czekam.
ulepszyć go, naprawić, jak to woli. Surowce, za pomocą ran surowców ulepsza się okej, dalej. Czyli mamy szybkowany sprzęt. I naprawiamy czekan. Ok, mam wzmocniony czekan. I teraz możemy otworzyć skrzynkę. Co tu mamy? Otwórz wielką bramę. Udało się, Laro? Spróbujemy? Do dzieła, okay. Doktorze. Na twój znak. Teraz. Ta kobieca postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli, to może być słoneczna królowa. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Nie pytali do Matiasa? Niesamowite. To jest Chimiko. Ale spójrz. Misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realne, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak, pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Aha, mamy kłopoty. Ma pan pistolet. Nie chcę żadnych kłopotów. Nie. Pójdziemy. Nie. Ale nalegam, byście zabrali nas do twojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym. Nie! Nie, proszę, proszę! Zostaw! Chytali nas. Nie walcz z nimi, Laro. Rób co każą. Jakby Matias stracił, mi się wydaje. Daj mi pistolet. No, Ruscy jacyś. Idzie. Jeśli chcecie się podzielić refleksją na ten temat, piszcie w komentarzach. Kim wy jesteście? Czego wy chcecie? Lara, kurwa, słuchaj, Maciej! Nie róbcie im krzywdy, proszę! Ja сказал, a ty ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Puszczaj ją! Puszczaj ją! Lara, uciekaj! Nie! Akrużyć! Только попробуй рыбить. Подсвети их! Эй, припроводить деньги! Зроби се! Если эти не захотят сидеть тихо... Dobrze, мои друзья, видя, что тут трошечка się побавимо с ними, а więc на этом будем кончить odcinaczek. Jeżeli Ci się podobał, daj kciuka w górę, kliknij przycisk subskrybuj, żeby Cię nie ominął kolejny odcinek. No i co? Dalej pójdziemy w kolejnym odcinku, także pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć! Tam idę!